Dzień dobry, witam Eluwa, co tam, jak tam? Ja jestem Airport CEO, a to jest Avalkis i gramy sobie właśnie tak tutaj teraz. I ostatnio się zastanawiałem, dlaczego tym samolotom nowym pasażerskim nie wożą paliwa? A to nie to paliwo jest. W sensie, że my tu mamy takie paliwo lotnicze, nie wiem jakby to nazwać. No że ten Avgas coś tam 100, Avgas 100 LL. I te samolociki są na ten cały Avgas, jakiś śmazgas. Ale my tu musimy jakiś jet gas, jet fuel, coś tam jeszcze innego mieć do tego, do tej obsługi. I to z kolei było w procurement i jest nie, czekaj, co? Czemu tu tego nie ma? Gdzie to jest? Jest jakaś nie, no nie mam tu tego. Gdzie to było? Bo w tutorialu nic nie było na ten temat za bardzo chyba. Tu wszystko już mamy. Prócz, żeby 5 lotów ogarnąć, bo 5 lotów jeszcze nie zrobiłem, bo bo dopiero zaczęliśmy. Ale gdzieś, moment, bo to gdzieś tu musiało być. W ekonomii powinno być to chyba, kurczę, w tym procurement całym, czy tu? Nie. Budżet, gdzieś to trzeba, kurde, odpalić. Gdzieś coś tu gdzieś. Small Earth, to dobra, tutorial to mi na razie się nie przyda, już zrobiliśmy. Teraz, żebym ja to znalazł, kurczę, budżet, gdzie to było ustrojstwo, ja pierniczę, operacje? Jetta 1, to trzeba. Jetta 1 trzeba zrobić, refueling service trzeba zrobić, tylko gdzie ja to mam zrobić? To jest... Ech. Wydawało mi się, że to będzie po prostu tutaj gdzieś, do unlock coś tam. Ale mamy ten Avgas tutaj 100LL tylko. Tu możemy sobie zamówić jedynie ciężarówki do tego Avgasu całego. Ale nie widzę tutaj tego innego. Czemu go tu nie ma? Zaczekajcie. Czemu się to przewija? No tu nic nie ma. Są kontrakty paliwowe, ale to ja to paliwo generalnie mam, bo typ paliwa Jetta 1 też mamy, ale podpisany kontrakt z Avifuel też Jetta 1 generalnie dowożą, w razie czego. Więc to tutaj mam, tylko że czemu nie mam tutaj do dyspozycji tego innego fuel service? Nie, możemy sobie spam... Cio! Requirements cio! Muszę mieć cio jakiegoś, żeby na przykład to odlokować, ale to chyba nie ma związku za bardzo. Czemu... Tutaj nie mam tej wariacji całej, mam tylko Avgas 100LL do wyboru. Jak mam to ustrojstwo drugie ogarnąć? Kurde, balans. Myślałem, że to tam będzie. Tak sobie rozpocząłem odcinek. Tak na hura, bo tego nie mogę oczywiście kliknąć, bo requires fuel upgrade. Ale gdzie ja ten fuel upgrade? Tu może? Nie, tutaj mogę tylko... To jest typ paliwa, ten Avgas 100LL. Tu nic nie mogę zrobić. Mogę zamówić dodatkowe paliwo. No i tyle, no i mam ten kont, no, ten Avifuel cały. Ale gdzie jest, kurde? Nie rozumiem teraz autentycznie. Czyli tak, dobra, po kolei, tutaj nie. W dashboardzie chyba też nie. 15 nieprzeczytanych wiadomości, no dobra. Golden Opel, to są spamy wszystko. To jest ten cały nowy tutorial, który już zaczęliśmy robić już dawno temu dosyć. Tu jest jakiś paragon za ten Avgas cały. Tu jest jakieś też spamy są. Golden Opportunity, pay quick, kurczę, dostaniesz darmowe pieniądze od jakiegoś księcia z Nigerii. Nie ma problemu. Tu jest też jakiś paragon. E-mail. Jeszcze jakiś e-mail mi, kurde. Dobra, weź mi to zaznacz, żeby... O, dobra, już znikło. No i co? Dashboard nie ma. W e-mailach nie ma. W data... Data, nie ma czegoś takiego jak data, tutaj nie da się kliknąć. W ekonomii, no właśnie, wydawało mi się, że to tu gdzieś będzie, chyba że jest tam pod spodem. Ja po prostu tego nie widzę, nie wiem. Product unlock, no to jest, kurde, gdzie, no nie wiem, kurde, gdzie to ma być. Struktury, systemy, inne, nie wiem, kurcze. Głupia gra. Czemu tego nie ma?
Unspecified, no dobra, ale kurde. Może to nie u nich, tylko gdzieś indziej. Może to nie IKEA? No to chyba innego nie ma za bardzo. Turnaround Service. A, tu jest. Hi, Procurement Director for more options. Tu się skitrało. Zara, kurde, the board. To, ten gościu. Application open. New assets. Czy tego łachmyce trzeba było zatrudnić, żeby to było możliwe? Takie rzeczy. Czekamy na maila jakiegoś, czy powiadomienie, że ktoś chce dla nas pracować. Nie wiem, czy o 3 w nocy ktokolwiek. New product has arrived. Ale że co? I new applicants. No dobra. Czy to będzie to? Czy po prostu trzeba było tam otworzyć? Znowu coś przyszło. New email re. Lisi, czemu teraz mi coś przyszło? Halo. Co? Czemu teraz mi przyszło jakieś... New product has arrived. Ale że co niby? Co ja? Co tu się dzieje? Tutaj tego dalej nie ma do odblokowania. Avgas.to.ll. Chyba, że jak to się kliknie, to po prostu jeszcze jeden mail przychodzi jako potwierdzenie. Nie mam pojęcia. W ekonomii. Application open. No tu na razie nie mamy. Czy co? Jak tutaj teraz? Staff. Czy jakiś staff? Procurement coś tam jest jakiś gościu? Na razie nie widzę. To co mi przyszło? New applicants. No to są ci nowi aplikanci. Procurement. Nie ma na razie żadnych. Gra mnie znowu troluje. 4:20 już jest. Najlepsza godzina ever. Słyszałem. Słyszałem, kolega mówił. Się właśnie zmiana, widzę, zmieniła. Tamci se poszli odpoczywać. Bo tu mamy tych budowlańców wszystkich. Mi się przydadzą, bo jak ja zaraz będę chciał ten... Już ludzie się wysypują, bo zaraz będzie pierwszy lot. Jak do kibla wszyscy od razu, kurde. Wszyscy od razu kiblują. Powiedzcie, że tu będą się siedzieć po prostu. A ja wiem czemu, bo tu jeszcze możemy te ławki zrobić. Tu jeszcze można by było ławeczki zrobić. Jakieś. Na przykład tutaj jedna. Tutaj druga. Powiedzmy do tych tam naraz. Tutaj jeszcze do tych tutaj naraz. No i niech są jakieś ławeczki, chociaż tyle. Oni tu widzę w kiblu siedzą, bo nie mają gdzie indziej. Teraz dopiero tutaj do kolejki przyszli, bilecik, żeby kupić ładnie. Teraz tu kolejeczka. Ej, jak to fajnie wygląda. Jak w kolejeczce są do prześwietlenia bagaży. W ogóle można się temu przyjrzeć, co tu się dzieje. W tym bagażu, co my tam mamy? Unspecified. Nie wiadomo za bardzo co. Unspecified, a czasami jest content, się pokazuje, co on tam ma w środku, jakieś wibratorki. CO?! Że jak?! Właściciel Bako Ibrahimowicz, zeskanowany, typ ładunki wybuchowe, zawartość ładunki wybuchowe. No wy sobie chyba kpicie ze mnie. Panie Ibrahimowicz, co pan tutaj? Co na to ochrona? Halo, tego przepuści, nie no, proszę bardzo, zapraszamy na nasze samoloty, bo nie ma problemu, zapraszam. No, tu ma cukierki. Ale miał drugą torbę, gdzie był, ja tu gdzieś widziałem ładunki wybuchowe, no kuźwa. Jak go, nie rozumiem. Gdzie jest to? Nie mogę kliknąć znowu, on ma jakiś plecaczek też. Nie, no dobra, spoko, dawaj, zapraszam, wybuchnij nas wszystkich, i tak kiedyś możemy. Gdzie ty idziesz, gościu, co ty tu chcesz? Zaraz mi wybuchniesz, tak? Pierwszy chyba trzeci lot i gościu zaraz typo wybuchnie, czyli nie wiem, czy ja mam tu za mało ochrony, czy coś, czy ja muszę go jakoś, panie, ja tu mam pana na oku, zaraz tu zaweźmiemy, jak nie wiem, nie, może ochronę jeszcze po prostu więcej. Wszystkich. Co tak mało? No dobra. Security. To są moi, a nie chcę moich, ja chcę aplikantów. A może tutaj będzie ten procurement coś tam, bo... A jest, dobra, są. Dawaj. Hire. To paliwo może zaraz robimy w końcu. I ochrona.
Kurde, dawaj, ja potrzebuję więcej ochrony chyba, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze jeden. Taki, który bardziej ogarnięty jakiś, nie wiem. O, Tina Mlakar. Dawaj, chodź tu. Panie, z tymi, tu coś, mi się to nie podoba za bardzo, że pan tutaj materiały wybuchowe, kurde. Tu niby cukierki, tak? No, no było explosive, nie wiem. Nie wiem co ja tam, nie wiem o co chodzi. Tym się, średnio mi się to podoba, no okej. Przypuścili go przez bramki, no to chyba jest okej. Może coś się zmieniło i przepisy teraz już pozwalają na materiały wybuchowe. Dobra, mamy tu ochroniarza. Czy ja ci mogę, nie wiem, zaproponować, żeby można by sprawdzić jakiegoś tutaj człowieka? On się w ogóle gdzieś przesiadł. To jest chyba ten? Tu? To jesteś ty? No, ono ma! Bako Ibrahim, mówisz, zeskanowany explosives. No, to ci... Okej. Okay. Ja nie mam pytań. Najwyraźniej mówię, że się zmieniły jakieś przepisy czy coś w tym stylu. Możliwe. Nie no, ochrona ma go w dupie, z tego co widzę. Bardzo głęboko w dupie. Dobrze, czy ja mogę zrobić teraz ten awgas cały? Znaczy nie awgas, teraz ten drugi. Mamy już tutaj the board. Procurement director. Details. Nic mi nie mogę na razie zrobić tej babce. W sensie, nawet, znaczy dobrze, ona sobie tu chyba gdzieś siedzi przy biureczku, powinna przynajmniej. To jest ochrona, to jest nie wiem kto. Gdzie ta babka jest? Tu jest, nie, tu jest ochrona. Kto to jest? Jane Williams, airport staff. No to nie, to też nie jest to, o co chodzi. Gdzie jest ta pani od tych rzeczy? Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś się obija, kurczę, trudno. Ale czy ja tu już mam teraz z kolei w ekonomii, w procurement? Tak, jest tego więcej zdecydowanie. Czemu mi się to nie pokazało wcześniej, ta informacja, że jak chcę więcej? No, Jetta 1, to ja chcę, to chcę. Food franchise, o, możemy sobie potem knajpę zrobić, sklep zrobić. Wszystko zrobić, czytanie w myślach nawet zrobić. To jest ciekawe. Dobra, czyli widzę, że tych rzeczy tu jest dużo więcej niż myślałem. Za 5 godzin będziemy mogli postawić sobie w końcu ten dings od paliwa. Będziemy mogli tankować te samoloty, to też będą znowu pieniądze z tego, nie? To bardzo fajnie. Ile tu mamy ludzi? Patrzcie państwo, ile tutaj jest ludziów. Tutaj się biletują. Tu będą musieli przechodzić przez to. Mam nadzieję, że tamten gość ładnie sobie gdzieś wybuchnie, ale nie będzie na nas, że go przepuściliśmy, tylko że jakoś inaczej, nie wiem. Mam nadzieję, że nam lotniska nie zamkną, jak gdzieś tam samolot dupnie w powietrzu, to by było trochę przykre. Nie tyle sam fakt zamknięcia lotniska, co powiedzmy wybuchnięcia sobie. Widzę, że w ogóle można by było tę kolejkę albo przedłużyć, albo zrobić drugi taki dings. I to chyba by był lepszy pomysł. Tylko to chyba bardziej w nocy by można było zrobić, nie? Żeby tutaj przejścia nie rozwalić. Żeby nie było tak jakby tej strefy bezpiecznej z taką dziurą wielką po prostu. Mamy dużo ludzi tutaj coś jakoś, za dużo. Tutaj ławki mi się kończą w ogóle, miejsca na ławki. A te się zaraz będą spóźniać, bo tutaj ludzi nie ma. I coraz więcej. Tutaj mamy 5 pasażerów tylko, a tutaj na przykład 18 już na ten samolot. Ten to jest ten GA cały, tylko obsługę mamy. No bo ta kolejka mi tak wygląda trochę słabo. Dobra, przyjrzyjmy się bagażom. Co my tu jeszcze mamy? Unspecified, czyli nie wiadomo dokładnie. Taki miszmasz trochę. No i mają i plecaki, i te walizy, kurde, wszystko tu mają. Jakieś organiczne materiały. Tu też powinien chyba kibel być. Bo ten chce siusiu trochę i jest głodny. Wszyscy są głodni, kurcze. Trzeba tu potem zrobić jakieś knajpy, jedną knajpę tu, drugą knajpę tutaj za ścianą, kurde, bo... Jest taki problem z tym. Myślę, że to są nasi pracownicy, kurde, dawaj mi tu pasażera jakiegoś, o, ty też jesteś głodny. Ten akurat nie. A co ty tu masz w walizie? No, dawaj. Cygarety! Cała waliza cygaretów, no nieźle. Tu unspecified było. Pokaż mi to, unspecified. Ciężko czasem kliknąć na to, unspecified. Pieniądze ma w walizie. Też fajnie. I gangster. Unspecified. Guns, no nieźle. Ej, ludzie, hopy. No i tak, i przepuści, nie ma problemu, może giwery.
kurde, na samolot, no super rzeczy. Jak już wyczaili, że jeden miał materiał wybuchowy, drugi miał karabin. Tak, no, halo, spóźnienie jakieś, halo? Halo? Przy mi samolotów nie spóźniać, e? Ten się spóźniasz? Nie wiem, czy ten się spóźniasz. Możliwe, że ta kolejka trochę za długo, ale już leci, to chyba jest okej. Okay. Nie trzeba go było opóźniać, spędziliśmy się raptem o parę minut. Dobra, ale trochę mnie martwią goście, którzy sobie tutaj normalnie przechodzą przez bramki z materiałami wybuchowymi w walizie, albo z giwerami, z jakimiś pistoletami. I to w liczbie mnogiej, żeby było śmieszne. Tu ktoś coś, nie wiem, zrobił brud. Czy ja mam jakiegoś woźnego? Bo tu były takie rzeczy. E-mail, nowy e-mail. Możemy chyba sobie zrobić ten już powoli jakieś tutaj. Czekajcie, gdzie to było? W operacjach? Jetta 1. Jeszcze nie mamy, bo jeszcze 5 godzin nie minęło. Trzeba było ten research zrobić. Ale... Baggage Bay. No tego nie mam na razie. Ale woźnego zaraz zobaczymy. Staff. To są nasi? Tak, to są nasi. Czy my mamy jakiegoś janitor? Czy jest jakiś janitor? Żaden janitor nie jest janitor. To jeszcze musimy zatrudnić jakiś janitor. Masz, ty i ty też masz. Chyba tam dużych kwalifikacji jakoś nie potrzebujecie. A ten w ogóle jaki tani. Złoty 90. Dolar 90. A ten janitor trochę lepiej. Ale dwóch chyba wystarczy. To nie jest jakaś duża strasznie na razie tutaj powierzchnia, ani nic, mamy tylko trzy ławki zbrudzone troszeczkę. No dobra. Ten poleciał, za niezatankowany, kurde, inspekcji nawet nie zrobili, albo ten dopiero przyleciał. Dobra, nieważne. Może ten już przynajmniej wyleci z paliwem, ej. Jak tam, co tam, jak tam, nie tutorial, tylko operacje, nie operacje, ekonomia, tutaj to jest, jak to, co tam, jak tam. Dwie godziny jeszcze. Dobra, dawaj. Dawaj dwie godziny. Ja jestem ciekawy, co z tymi bagażami zaraz znowu będzie. Tu ludzie przylecieli, teraz tędy sobie wyjdą, pójdą w pis... Znaczy, no, pójdą sobie gdzieś tam, gdzie trzeba. Zobaczmy, co tu mamy. Unspecified. Czy ja mam tu jakoś, nie wiem, zaznaczyć, żeby oni strzelali tych ludzi, którzy tu wwożą jakieś karabiny czy coś? Nie czaję. Ten też guns! Jak tu przemyt kwitnie na tym lotnisku, normalnie jakiś? Unspecified. Czy nie wiadomo co? Nie wiadomo co? Czy to jest młotek? A, bo to jest ten pracownik. Znaczy, nie, czekajcie. To jest miotła. On miotłę przez skaner przepuścił, naprawdę? No dobra, można i skanować miotłę, bo już nie wiem. O, działaj, po prostu przy... Dobra, to tyle, czyli janitor tutaj załatwił sprawę. Dawaj tryb turbo, bo nie chcę na te bagaże nawet patrzeć. Unspecified w większości. No, wygaś mi to. Coś tam też unspecified. Explosives. Nie, ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań. Jak ktoś ma jakiś pomysł, nie wiem, co ja mam zrobić z tymi ludźmi, bo mi dobrze radzicie czasami, z tym paliwem teraz, że potrzebuję innego typu paliwa, bo tu jest fuel level jet A1, to nie jest Avgas 100LL, także tego nie zauważyłem, bo jestem, nie wiem, no, nie zauważyłem po prostu, no i tyle. Także wy mi radzicie dobrze, jak ktoś wie, co mam zrobić z tymi, którzy włożą, że jak będę miał te systemy całe, te taśmy czy coś, to wtedy, ale generalnie jak oni wiedzą, że tam są karabiny jakieś, czy pistolety, czy takie rzeczy, no to hej. Ja bym zadzwonił na policję. Albo od razu po jakiś SWAT, czy coś takiego, kuźwa, no bo to chyba przesada lekka, nie? Dobra, czy teraz już mam to tutaj, nie to. Unlocked, dobrze. Czyli teraz możemy chyba, nie, czekajcie, zanim zbudujemy. Chyba, że można już zbudować. Fuel Depot. O, jest Jet A1. To zrobimy to gdzie? Co? Tutaj? Tutaj? Tu mi się nie zmieści. Kurde, jak tu zgałganiłem, że tu ma jedna kratka chyba jest za ten. Za, no, półtorej kratki jakoś za mało miejsca.
No nic, jakbym tutaj drogę jakąś jeszcze poszerzył czy coś. Service road, concrete. Jakie to ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakby tutaj zrobić teraz drogę serwisową taką naszą. Iść tak dotąd. Potem jakieś płoty może sobie zrobimy, takie rzeczy może są. Dobra, teraz tak. Struktury, fuel depot, jet A1. Tutaj sobie zrobimy. Już mogłem to zrobić z tej strony, ale no, no dobra. W ogóle tu chodniki są, czy takie te... Nie wiem, czy tu trzeba jakiś chodnik zrobić, czy to by był dobry pomysł, żeby tu chodnik zrobić? Jak są pasy, to może mógłby być i chodnik. No, ale nic. I trzeba jeszcze ciężarówki jakieś dokupić. To było z kolei w kontraktach. Kontrakty tutaj, nie kontrakty. Tu. Fjord Fuel Truck 10 na Jet A1. Też zamówimy sobie dwie od razu. Może. Już mamy bardzo dużo na minusie. A to możliwe dlatego, że to tutaj postawiłem teraz właśnie. To może to sobie weźmiemy jedną taką. Zamówimy. Waiting order. Czekamy na order. Czy ten order przyjdzie nam zaraz? Czy ja tego nie kliknąłem w ogóle? Ups. To możliwe, że przyjdą dwie. A nie, czekajcie, co? Road checkpoint, vehicle depot. No to... To chyba jest. Coś mi nie chciało jakby tego obczaić. No najwyżej przyjadą dwie. Co jest też możliwe. No chyba nie jadą. Może to musi dopiero być zbudowane, czy coś. Tu mamy jeden depo na pojazdy. Zresztą jednego z tych też bym mógł chyba odesłać, w cholerę, bo... Nie wiem, czy są mi potrzebne dwie takie ciężarówki. No nic, ci tutaj niech zamontują ten cały dings. Fuel depot. Running late. No udało się chyba go obsłużyć jednak, nie? Jak tam? Jak tam pieniądze? No niby coś na plusie. Mamy 7 pasażerów, tu mamy 8 pasażerów, tu mamy 5 pasażerów, to jakieś mniej takie oblegane loty. Nie no, ale ci z tymi materiałami wybuchowymi to mnie po prostu zadziwiają, ci ludzie. Moja ochrona tym bardziej, że ich przepuszcza, no ale... Nie wiem, czy gdzieś trzeba ustawić, żeby oni się przepuszczali, czy naprawdę to jest aż takie... Że domyślnie po prostu przepuszczamy wszystkich jak leci? Czy co? O, no dobra, jest Jetta 1, no i teraz tak, powinni nam przywieźć tutaj automatycznie w ramach tego kontraktu, co trzeba. Tylko teraz tak, staff i vehicles, dobra, spadaj. Ekonomia, procurement, no i co, i nie mogę tutaj tego, Jetta 1. O, teraz się kliknęło, dobrze, bardzo dobrze. Teraz przynajmniej będziemy mogli tankować samoloty, może też będzie z tego więcej pieniądzów. Przyjechała, to jest żółta tym razem. Nie, czy to jest dostawa paliwa? To jest dostawa paliwa, dobrze. A nasza ciężarówka jeszcze nie przyjechała, ta zamówiona. Bo tam chyba 2 godziny trzeba było poczekać. Jakieś o, przyjechała teraz chyba dopiero. To jest nasza ciężarówka nowa? Tak, gdzie ta jeden, dobrze. I ona chyba od razu pojedzie tankować tutaj samoloty jakieś coś. 19 pasażerów, 18 pasażerów, tak, czyli tutaj... Chociaż nie, to chyba było tak, że oni muszą jako przylecieć jako nowy samolot czy coś, bo tak to nie załapie teraz tego. No chyba, że załapie i pojedzie tam zatankować. Nie, pojechał na dół. To kit. Czyli muszą nowe samoloty przylecieć, żeby można je było zatankować. Te sobie odlecą zaraz. Tutaj teraz idą właśnie boarding, bardzo ładnie wchodzą do samolotów, elegancko. Dostajemy za to pieniądze. Zawsze coś, na plusie tam troszeczkę nawet jesteśmy. Wow, 3000 na plusie. 4000 na plusie. 400. 4500. 4600. Nie wiem jak to jest, ale jest dobrze. No i to by było chyba na tyle dzisiaj. Nie wiem co rozkminić z tymi ludźmi. Karabiny jakieś, nie wiem co oni tam włożą. Czołg zaraz ktoś spróbuje chyba w kieszeni przemycić. Nie ma pojęcia do czego są zdolni ci ludzie. W każdym razie tak, później sobie zrobimy kible chyba też po tej stronie, bo mogą się przydać. I jakieś te, może drugie wejście takie można by tu było gdzieś zmajstrować. Też jakoś w nocy właśnie teraz, póki jeszcze nie ma ludzi. I jakieś sklepy można by tutaj obczaić powoli. Tutaj w tym, w procurement, teraz mamy dużo rzeczy więcej. Więc możemy sobie już nawet to kliknę. Czekajcie, sklepy czy żarcie? Może żarcie najpierw.
Strategy... mamy... nie, jakiegoś innego typa trzeba. Strategy Director, nie wiem, czy jakieś biura tu może chyba trzeba nowe zrobić, czy coś. Można by było jeszcze kanapy dodać. No także zajmiemy się tutaj bardziej wnętrzem chyba teraz. Bo już obsługę samolotów mamy taką nawet w miarę. Mamy tu cztery te place dla samolotów. Możemy też zrobić większy taki. I terminal zrobić tutaj drugi na jakieś takie większe samoloty, Boeingi i te sprawy. Ale póki co to nam wystarczy. Zajmiemy się tu, mówię, sklepami, restauracjami i tak dalej. Także dziękuję za oglądanie. Na razie. Do widzenia.